Cześć, ja nazywam się Dante i niestety nie miałem czasu, aby skończyć recenzję Spawna, która może pojawi się w następnym tygodniu, a może dopiero za 2 tygodnie. Niestety nie mam ostatnio czasu. Ale nie chcę, aby w tym tygodniu nie pojawił się żaden materiał, więc zdecydowałem, że zrobię mniejszą historię postaci, o którą często mnie prosicie, czyli historię Kintaro. Ale zanim przejdę do historii Tygrysa, jedna sprawa informacyjna. W historii Kabala prosiłem was, abyście pisali imiona wojowników, których mam wstawić w miejsce Kitany, która wygrała w głosowaniu w historii Sindel. Najczęściej wybieraliście Cyraxa, Sektora i Nightwolfa. Z powodu, że powoli nie chce mi się już liczyć waszych głosów, postanowiłem przeprowadzić głosowanie w karcie społeczności. A dlaczego nie w infokarcie? To proste. YouTube usunął możliwość głosowania w infokartach, więc to jest jedyna możliwość. Poza 2 Cyber Ninja i Indianinem dodałem jeszcze od siebie Kano i Jade. Zwycięzca głosowania wskoczy w miejsce księżniczki Edeni. Okej, starczy tego gadania, przejdźmy do historii Kintaro. Kintaro, wojownik podrasy Shokan, tigra. Kiteki jest jedyną czteroręką tygrysią bestią, którą poznajemy w uniwersum Mortal Kombat, więc można stwierdzić, że rasa tigra jest na wymarciu. Kintaro w przeciwieństwie do Goro nie należy do rodziny królewskiej, a jest zwykłym generałem armii króla Gorbaka, który przez wiele lat posłusznie służy przywódcy Shokan w wojnie z centaurami. Mortal Kombat 2. Po wygnaniu Goro z Outworld, Shao Kahn postanawia zorganizować turniej Mortal Kombat w swoim królestwie. Imperator jako swojego nowego czempiona wybiera wojaka Kintaro. Shokanin, aby udowodnić lojalność względem Imperatora, wyrusza razem z Jade, Kitaną i Baraką do Earthrealm, aby zabić Johnego. Po dotarciu do ziemskiego wymiaru, Kintaro razem z Ferainą odnajdują aktora i członka sił specjalnych Jaxa Briggsa. Dochodzi do walki pomiędzy sługami Shao Kahna a ziemskimi wojownikami. Jednak starcie zostaje przerwane przez Boga Piorunów. Po pojawieniu się Raidena, Kintaro razem z innymi przydopasami Kahna powraca do Outworld. Jakiś czas po tych wydarzeniach. Liu Kangowi udaje się pokonać tygrysiego Shokanina i Imperatora Outworld. Po porażce w turnieju Kintaro znika. Albo dopiero po wydarzeniach z Mortal Kombat 3, bo Kotek jest w Mortal Kombat Trilogy. Mortal Kombat Armageddon. Kintaro razem z armią Shao Kahna bierze udział w wielkiej bitwie sił światła i ciemności u stóp piramidy Argusa. Jednak Kitek, tak jak wszyscy inni wojownicy, ginie w trakcie walk. I tu kończy się jego historia. Przypominam o głosowaniu w karcie społeczności. Możecie zagłosować, kto ma zająć miejsce Kitany. Cyrax, Sektor, Nightwolf, Kano, a może Jade. Wy wybieracie. Jeśli nie chcesz przegapić nowych materiałów na kanale, zostaw suba. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę. Ja się teraz będę z Wami żegnał, z tej strony Dante, cześć!